Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Kolejny odcinek Pokémonów, jak widzicie, tym razem seria Breakthrough, czyli jeszcze seria XY, czy to XY bardziej, tylko że teraz mamy Breakthrough. Breakthrough mieliśmy już sporo na moim kanale, ale mam jeszcze tych boosterów, bodajże oprócz tych 10, co otworzymy, to jeszcze 10, więc oprócz tego odcinka możecie się jeszcze spodziewać, moi drodzy, że jeden odcinek z Breakthrough na pewno zobaczycie. Nie wiem, czy się cieszycie, czy lubicie serię Breakthrough, czy nie, ale tak naprawdę ja z Breakthrough praktycznie większość w pierwszej dziesiątce, myślę, że 7 kart najbardziej wartościowych, mówię o tych, mam, więc też już tak bardzo mi nie zależy na tych. Wolę się skupić i na przykład kupować karty z Sun and Moon. Piplup, Chespin, za dużo gadam, nie czytam. Bronzor, Urzaring był uncommon. Super Rod, Dedeen, Reserved Ticket, to jest reverse, i rzadka karta Parasect, nieholograficzny. Idziemy z kolejną kartą. Tak naprawdę, żeby była jasność, żebyście też wiedzieli, bo ja sobie sprawdziłem, w tej, jeszcze w Breakthrough oczekuję na tak naprawdę dwa. Na pewno oczekuję na Mega Mewtwo EX. To jest 100%, tej karty jeszcze nie mam. To jest trzecia pod względem wartości karta w secie. Pierwszą, drugą, czwartą, przepraszam bardzo, pierwszą, drugą, czwartą, szóstą mamy, a nie mamy właśnie trzeciej i piątej, a to są dwa Mega Mewtwo. Więc bardzo bym się cieszył, gdyby takie karty nam się trafiły, ale nawet jeżeli się nie trafią, to myślę, że naprawdę mamy fajne już kolekcje ze serii Breakthrough. Zorua, Flabebe, Vanillite, Zorua, Vanillish, Mewtwo Spirit Link, i może to będzie dobry znak, może trafi nam się jakiś Mewtwo, Cacturne, Frogadier i Simipour, niestety, ale spokojnie. Wiele razy się zdarzało, że opening zaczynał się bardzo niemrawo, a kończył się niesamowicie, z wielkim przytupem i ojojoj, o tak się kończył. Tak więc trzymajmy kciuki. Pikachu, Remoraid, Exu, Pansir, Paras, Heavy Ball, Snorlax, Stunfisk, Heavy Boots, to jest nasz reverse, i rzadka karta Parasect. Parasect. Druga rzadka karta Parasect, taka sama w trzech boosterach, więc już Parasectów nie chcemy. Parasectom dziękujemy. Przyjmiemy bardzo chętnie inne Pokémony. Szczególnie Mewtwo. Snubu, Cubone, Magnemite, Pikachu, Inkay, oj, tu mi się rozjeżdża, Staravia, Frogadier, Heavy Ball, Parallel City, piękna karta w rewersie. Nie miałem jej jeszcze w rewersie, a naprawdę bardzo chciałem. I rzadka karta to jest Noctowl. Niestety Noctowl nieholograficzny. Ach, kto by robił Noctowla holograficznego, nie? No. I jesteśmy na półmetku, znaczy po tym boosterze będziemy na półmetku, bo to jest piąty, moi drodzy, booster, którego zaczynamy kartą Gastly'ego. Wubat, Swablu, Snover, Rufflet, Vanillish, Kilawa, Pinsir, Vanillite, Bridget, moi drodzy, Bridget Full Art. Ojejku, koniecznie do... Idzie do... Moi drodzy, do folijki, i nawet, co więcej, zaraz przepraszam, możecie mnie teraz słabo słyszeć, ale już to jest karta, moi drodzy, która wędruje bezpośrednio od razu do, nie mogę otworzyć, do takiego twardego pakowania, do toploadera. Już, zaraz Wam pokazuję. Tylko muszę to jeszcze wpasować. No, nie mogę. Nie mogę tej karty wcisnąć. Proszę bardzo. To jest Bridget Full Art Trainer. To jest najdroższa, zdecydowanie najdroższa karta w serii Breakthrough.
No, tak jak mówiłem, szkoda, że Mega Mewtwo jeszcze się nie trafiło, ale to jest absolutnie, absolutnie najlepsza karta, która mogła nam się trafić. Moi drodzy, w tym momencie za kartę w języku angielskim to jest 20 euro. Ta karta to jest 20 euro, około 85 zł, więc co tu więcej mówić? No, niesamowity strzał, więc brawo. Ja się bardzo cieszę. Przechodzimy do kolejnego boostera. No, z takim, moi drodzy, z taką kartą, z takim trafieniem, to tak naprawdę już mogłoby i nic nie być, a i tak ten opening byłby prześwietny. Noibat, Cubone, Sandshrew, Wobbuffet, Frogadier, Judge, Houndoom, Spiritling i Bravery w standardowym Rare. Breakthrough, kolejna. A teraz mamy cztery, moi drodzy, cztery z rzędu paczki z Houndoomem. Więc może Houndoom też nam coś tutaj jakiegoś ciekawego przyniesie. A więc zaczynamy. To jest Paras, Doduo, Gastly, Spritzy, Cacnea, Stunfisk, Fisherman, Heavy Boots. Raichu Break! Piękna karta. Nie miałem jeszcze jej w swojej kolekcji, więc bardzo dobre trafienie. Simisage to jest rzadka karta. Ale Raichu Break jak najbardziej. Jestem zadowolony z tego trafienia. Proszę bardzo. Tak ono wygląda. I zostały nam trzy booster paki. I od razu przechodzimy do następnego. W następnym zaczynamy od Fennekina, Zorua, Flabere, Vanillite, Zorua, Kirlia, Prinplop, Sandslash, Reverse to jest LGM, czy LGM, a rzadka karta Staraptor non-holo. Przedostatni booster. Oczywiście nie mogę wymagać więcej, bo to, co się nam trafiło dzisiaj, Bridget, to jest wow, ale fajnie by było, gdyby nam się jeszcze trafił jakiś Mega Mewtwo. Co? Co wy na to? LGM, nie wiem, Exu, Froakie, Mizdrevus, Hoothoot, Hunter, Granbull, Parallel City, LGM, to jest już kolejny raz, LGM w Reversie nam się trafia i Szapot, karta rzadka, nie holograficzna, w ogóle nie mam pojęcia, czemu to jest karta rzadka, ale niech już taki będzie. Ostatni booster, moi drodzy, dzisiaj, więc może coś będzie fajnego. Hoothoot, Pikachu, Remoraid, Exu, Pansier, Professor's Letter, Staravia, Frogadier, Town Map, to jest Reverse i rzadka karta Galad. Galad jeszcze nie mieliśmy i Galad, moi drodzy, w holograficznym wydaniu, więc trafia to do koszulki i do naszego albumu z serii Breakthrough. A więc przechodzimy sobie do podsumowania. I to podsumowanie nie będzie duże, będzie krótkie, bo trafiliśmy trzy karty dobre. A więc karta Galad, którą trafiliśmy przed chwilą w wydaniu holo. Kartę Break Raichu. No i zdecydowanie najlepsze trafienie, najdroższa karta w tym secie. To jest karta Bridget Full Art Secret Rare. Niesamowite trafienie. Jestem ciekawy, jak wygląda karta z tyłu. Karta z tyłu wygląda bardzo ładnie, więc to może minimalnie troszeczkę, ale może to być, no, dziesiątka to może, aha, to jest uszkodzenie folii, tak, to jest folii, dziesiątka może to nie jest, ale dziewiątka myślę, że jak najbardziej, piękna karta. Niesamowicie się cieszę. Dobrze, moi drodzy, i tutaj sobie podziękuję, znaczy sobie, wam podziękuję za uwagę i zaproszę na kolejne openingi, które na pewno już niedługo na moim kanale, i żeby były tak dobre jak dzisiejszy. Trzymajcie się, moi drodzy. Hej, hej.